tempo składany tak jak był, a tutaj, tak jak mówiłem, jakaś zeteczka przyjechała. Zwój, opowiadaj, co już to za wóz i w jakim celu to przyjechało? Jakiś świeży zakup? No, kupiłem go z miesiąc temu. Ameryka widzę. No, Ameryka. Cieknie składniczy, olej już. Ale ktoś dokładał już jakiś? No, dokładana jest. Tutaj widać. I właśnie jak hamujesz, to krople aż widzę. Z tego kapią. Widzę, no. widzę na łączeniu. To zderzak zdejmiemy i będziemy patrzyć, co tam się dzieje. No, trzeba będzie. A to jest chyba do silnika, to nie do skrzyni. No właśnie nie wiem. To jest do silnika. Mówili mi, no właśnie tam do silnika nie A to idą. Schod... Aha. Nie idą te przewody, więc... A, czy do skrzyni, bo to no, automat. No automat. A dobra, ale to dobrze, ktoś to założy, no bo jak się wpis dodaje, to... No ale się grzeje. Automat. To zadowolony z auta, bo w ogóle tak jak rozmawialiśmy, strasznie dużo jakichś miałeś takich samochodów, niby się wydawało męskich, jakiś Jaguar V8. No, no był, ale Jaguar tak, no nie miał ciosu. A i V8, a jaka pojemność? No 4.2. Nie miał ciosu? Koni. No on był ciężki, nie? On tam ma 1900 kg. A to tak, to lżejsze. No właśnie. Co taki bezpłciowy jakiś był? No, tam były też opony 255, więc może dlatego, może jakby były mniejsze. To są jakie? A to też masz jakieś szerokie? 45. No to prawie to samo, 18. No automat tak. Też tamten? No, Jaguar to wiadomo. Tłumiki z tyłu sunąłeś, gadało jak V8, ale nie jechało, nie robiło szału. Niestety. Tak, zarzucić też go było ciężko, więc. Czyli no to jest samochód. No ten sam leci. No to jest samochód, co cieszy. I jeszcze coś takiego ciekawego miałeś, szybkiego. No i tego Golfa GTI. Piątka, szóstka? Piątka. DSG czy manual? DSG. No wiadomo. I co ci w nim nie podobało? No, psuł się cały czas. Co? Niemiecka technologia się psuła? No właśnie. 15 tysięcy za niego wydałem. No naprawy? No. O kurde. To mi olej brał? Nie, chyba nie. No olej brał, na 1000 km litr. A ty, o kurwa, te silniki niby nie biorą. To litr na 1000 taka norma Volkswagena jakby, to jeszcze się mieści we wszystkich normach. No niby tak, ale no nie wiem no. Się psu, no to jest japoński samochód, on się nie psuje. On jak będziesz driftował pierdolnie szkołem w krawężnik, to piastę trzeba wymienić. I tyle, nie, bo to takie rzeczy się w nich psują. No i to coś, co ktoś tam w nim robi, czy jakieś tam wycieki oleju, coś jeszcze tam w nim jest do poprawy, do zrobienia? W kolektorze ssącym te śruby pourywane są podobno. O Jezu, to otwieraj, zobaczymy od razu, szybka diagnostyka. No Golf się psuł i 15 koła wsadzone i wóz nienaprawiony ponoć jeszcze. O Boże, bo tam coś zapłon ci w tym 2.0 TFSI wypadał. No chyba tak, się dodało gazu, powyżej 5000 obrotów, takiegoś... Robił jakoś tak. A, może paliwa mu brakowało, pompa niskiego albo wysokiego ciśnienia. Spacer jest jakby nie nasz, ale widzę taki silikony, nie silikony, jest plastikowy. Trzeba zobaczyć, czy on jest jakiś pęknięty. O kurde, jakie kapturki na śrubkę. No nie było tego auta u nas. No nie było, nie było. Dobra, ja potrzymam. Dobra, trzymaj. No trzeba będzie tam popatrzeć, co się z tym tam dzieje. Bo jakieś lewe powietrze, on się, jakie są obawy. Oj, gazik ma. Nawet nie wiem, na niskich obrotach. Znaczy no, przy rozruchu, nie na ssaniu. Mhm. Dzisiaj zauważyłem to, że jak tak falowały mu obroty, ale nie jakoś znacznie, tylko tak delikatnie. Nie? Wiesz co, przepustnicę może mu wyczyścimy, go odpalimy. No wiesz co, odpal go, zobaczy, czy on tam nie syczy. Chłodnicę wody masz zajebistą, nie wiem, czy widziałeś grubszą no, dużo. No widziałem, też jest właśnie chyba z FMIC, ale nie wiem dokładnie. Kurde, zobacz, przedni pas, nie porozpierdolany ty, ten wóz kupy się trzyma. No właśnie też zauważyłem, że raczej dzisiaj nie wiem. Dobra, te przewody trzeba będzie zrobić zakłute. Będzie przerobić te przewody do skrzyni biegów. Kurwa, ale nie słychać, że jakieś lewe powietrze z tego kolektora ssącego leciało, wiesz? Jest najebany na silikon, ale kurwa wygląda, że jest szczelny. Ale ten silikon wyjebać, oskrobać na uszczelki oryginalne, to złożymy stalowe. Czyli zakres prac mamy... O, coś jeszcze? Tutaj o, jest na klej przyklejone. Odma. To jest odma. Komuś się pewno klucie co pierdoli. Jeżeli szczelne, to jest szczelne, jeżeli nie jest szczelne, to ci wymienię cały ten zaworek. Jeżeli szczelne, to nie ma co go wymieniać. No dobra. Ale żeby nie... Aha, dobra, tak z zewnątrz jest opierdolony klejem, bo tu klej komuś kapnął. To wymienijmy go. Przegląd jakiś olejowy? No miałem, robiłem. To nie trzeba. Miałem olej w silniku. Świece na świeże? Możemy wymienić. Dobrze. Nie wiadomo ile go zostało, nie? Jak kawało, to... A świece zapłonowe, takie rzeczy sprawdzałeś, zaglądałeś? Nie patrzyłem. Można wymienić. No bo jak są ładne, to na chuj. Zajrzymy, tak. Będzie wiadomo. Jakby co, to ten. Fit nawet jest czysty. Ja też świeżo montowany. Też poprzedni właściciel. Dużo na tym gazie przejechane? Nie. Ze 100 km? O, bo to jest świeży montaż instalacji. A równo chodzi. A przełóż go na gazik. Jest na gazie. No dobrze chodzi na tym gazie. Kurwa, nie ma... Energy gaz, tam polecali się i tak dalej. O. Wszyscy ich palili. Posiadłem, że nie wiem.
No to zobaczymy. Dobra, no to ja jedną rzecz sobie dzisiaj zrobię i się za niego bierzemy. Wycieki, wiesz co? Z kierownicy jeszcze, z tej strony chyba. A i całą geometrię, bo mi mówiłeś, że ten samochód takiej trakcji nie ma. No nie ma trakcji. Cały czas dupą miecie. Słuchaj, no to drążek kierowniczy damy nowy, pojedziemy z nim na geometrię, geometrię ustawiłem po mojemu, ty na kołomak zbieżnie, żeby była trakcja i na mniejszych ciśnieniach musisz jeździć. Na jakich ciśnieniach jeździsz w oponach? 2.2. No. To z tyłu jakieś 1.9, 1.8, a z przodu 2.2 jak najbardziej. No, tak na przyszłość. Dobra. Dobra. Kurde, no trzyma się do kupy, a to jakiś bardzo, bardzo świeży zakup, tak jak mówiłeś. Tutaj widać, że... Hamulce masz już po ich te większe dwutłoczkowe, zobacz, no kurwa. Właśnie, to hamulce też nie ma co zmieniać. Były i dystanse są jakieś tam jeszcze są. I też te odnawiane felgi, więc... Kurwa, no, spoko. To się nie dbało, chyba. No. Spoiler taki, kurwa, nie wiem co to jest za spoiler, powiem szczerze. Właśnie, też nie wiem. No ale jest chuj, coś innego, nie to co każda jakaś tam zeta. To seryjne. Lampy ma poliftowe, już sadzone. To nie są tanie rzeczy. A wnętrze ma poliftowe? Nie. A tak, kurwa, patrz, wnętrze też masz poliftowe. Wiedziałaś o tym? Nie wiedziałem, nie, ale... Kurwa, to też droga sprawa, bo... A to który rok? 2006. A, to się zgadza, to w serii to ma. To jest rewap? No. Nie, bacz, obrotomierz masz od DE, że masz od 6600 czerwone pole. No nie wiem, w dowodzie mam 221 kW chyba. Zaraz zobaczę po silniku, sorry, bo na silnik... Kurwa, wygląda mi to wszystko na DE. Nie, o DE masz, no, kurwa. DE by miał tutaj zmienne fazy, byś miał takie wystające gruszki. Wiesz co, ty masz jakiś mikrowyciek płynu chłodzącego, a to może od montażu, przy montażu instalacji gazowej, taka czerwona plama. O, suche to jest, tak, to przy montażu, to nie wpływa. A to jest D. Właśnie mi tutaj zakleili, to ma być zaklejone czy nie? Nie, to jest odpowietrzenie. No właśnie. A to jest fabrycznie takie. Nie. Chyba, kurwa, że on ci się przegrzewa. Włączysz w nim klimę? Nie, bo mam ten podobny D, to urządzenie jakieś kamerowe tam. Aha. 92 stopnie, 91. To idealna temperatura, to jest zdrowo. Wiesz co, to jest, musi oddychać, bo to cały czas poziom płynu, to się, jak się nagrzewa, to idzie do góry, jak się chłodzi, to zasysa. Olej wspomagania można wymienić z takich pierdół. Dobra, to się olej skrzyni biegu wymienimy, te przewody chyba ci zrobię, wiesz co, teflonowe, takie zakute. Bo to są jakieś takie grube chuje wpierdolone i rzeczywiście na tą chłodnicę masz zajebaną, zażyganą. Olej w silniku nie robimy, a zgaś go jeszcze, zobaczy pasek w jakim stanie jest. A i wiatraki czy dwa chodzą? Jeden. Dwa. Dwa wiatraki ci działają. Czy grzać się nie powinien? Pasek ładny. Jeszcze jedno. Jak pasek ładny. Pierwszy raz jak kupiłem, dzień po tym, to piszczał ten pasek. Podciągniemy je, bo są, widać, że są świeże paski, kto się wymieniał, zrobione z 1000-2000 km. Ja też nie naciągam pasków na pałę, tylko delikatnie naciągam i mówię, że klient zrobi 1002 i po prostu podciągamy je troszkę, nie? Żeby na maksach nie dopierdalać. Dobra, w miarę wszystko wiadomo, resztę doinformujemy SMS-owo. Bierzemy się za takie proste rzeczy. No. Lampy były żółte, już bardzo ładnie je wyprowadziłeś. Oj, ładnie. Tam ta druga jest lepsza. Tutaj lepiej to. Ale są poliftowe i one świecą. Te przedlifty z tymi małymi soczewkami to kurwa nic nie świecą. Właśnie ta jedna diodka tu się spaliła jeszcze. Chyba ta? O Jezu, żeby ją wymienić, to chyba trzeba rozkleić no, lampę. No tego nie ruszamy. Kolegę takiego mam, co to robi. W razie co, jak dłużej fura zostanie, jak ten zderzak będziemy ściągali do tej chłodnicy, to mogę mu dać tą lampę do robienia, bo to chodzi, że to jest miękki klej i to się wszystko robi tak, że nie ma śladu. No dobra. To wykamieniowane troszeczkę od zapierdolania no, na autostradzie. I trochę tę lampę ci w ogóle można ustawić, jakiś ten błotnik lampa, jakoś zielona jest ustawiona, to jest taka przerwa trochę. Kurwa, ale spoko włos ogólnie. No, jak zdejmiemy zderzek, zobaczymy. A lampy masz fajne. Czyli fura jest cały polift, hamulce poliftowe, lampy poliftowe. No nikomu by się tego nie chciało robić. Tylne przednie, wnętrze masz poliftowe. Tylko silnik jest D. Kurwa, w ogóle w Ameryce chyba 2007 rok i też miały kabriolety na przykład D silniki. To tam popierdolone jest. A w Europie 2006 chuj. Rewap i tyle. Dobra, nie przedłużamy, nie zanudzamy. Zdecydowaliśmy się na jazdę próbną, bo tu odwiozę od razu na przystanek i popodziwiamy, co tu jest zrobione. To fajnie wygląda, z Basią nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. No to właśnie ja to sam robiłem. Sam robiłeś? No, tylko tutaj trochę tak nierówno to powychodziło, ale to strasznie ciężko jest wyciąć, bo to się tak rwie jak dżinsy. Bardzo ostry nóż musisz mieć. No właśnie. Mój teść jakiś taki, kurde, super ostry ma. Ty, to fajnie, żeś to zrobił. Jakiś skalpel na Allegro, ale to chujowe jakieś było, więc... Radyjko, żeby były normalne częstotliwości, to ładnie jest też zrobione. Kurwa, zawsze w tej Ameryce dotkniesz tylko palcem, jest jakimś plastidipem czy czymś pomalowane i to kurwa z palca wchodzi, to jest niezruchane. Dobra, zacząłem, że tu nic nie stuka, nic nie puka, bo tam podejrzenie prawego drążka kierowniczego, żeś mi powiedział. No. Gazik jest, KME nawet spoko.
No dobrze chodzi, bo kurwa, często bywa tak, że klient do nas przyjedzie prosto od gazownika i że fura nagle po montażu gazu chodzi na 5 cylindrach. Kurwa, no właśnie, połowa naszych robót to tak wygląda. Właśnie też patrzyłem możliwie najlepszą jakąś firmę, żeby mi to zrobiła, więc... No i gdzie w końcu zrobiłeś? Do tego Energy Gas Polska pojechała. A to sobie mnie pod blokiem oni prawie, że są, na Ostrobramskiej. No. Długo trwała przeróbka na gaz? Nie, jeden dzień. O kurwa, co ty gadasz, błyskawica. Jeszcze filmik na YouTube'a też nagrali. O, że zetka. No i będzie tutaj drugi film na YouTube'a. Ci się nie oleju, sobie jeszcze zobaczymy. Cześć, no. Rafciu. No, dzisiaj nie trzyma, 30 PSI jak. Kurwa, zdrowa fura, tak ciekawe, ile żeś za to zapłacił? 57. Kurwa, no drogie tauta, Ameryka i wszystko, ale taka trzyma się kupę, wiesz, bo powiem ci szczerze, takie kurwa, ktoś przyjedzie jakimś wozem za 50, to z reguły jest taki zajazd, że wsadzisz mechanikę 30, no, a za kolejne 20 pasowałoby resztę odgruzować, nie? Kurwa, no wszystko masz po lifcie w nim. Patrzyłem, jeszcze jest kabriolet, go rozważałem. Kabriolet jakiś? Za 20 chyba 8 był, taki biały, też tam stoi. Aha. Na Elixie. Trzeba. Ale w końcu ten był bliżej, więc pojechałem po tego. Aha, o kurwa, ten kabriolet, no tak, no trzeba zobaczyć, albo okazja, no albo no, trup. No właśnie, pewnie trup raczej, no ale więcej ten. Dać więcej, a no taka fura wydaje się pewna, wiesz, to skrzypanie jakieś z tyłu słyszę. No właśnie, ja też zapomniałem o tym powiedzieć. O. Jakby wydech się obijał, pierdol, wydech ma seryjny? Seryjny, cały. Masz przebieg w milach, od razu chciałem ci powiedzieć, no, 8000 mil. Ktoś tam pytałem cię pod filmem, czy da się to jakoś zmienić, ale... Zegary... Kurwa, zegary trzeba całe europejskie pierdolnąć, całe to, kurwa, wszystko. Nie opłaca. Po tym, no. Co będzie to wbijać wszystko i tak dalej, żeby to... No, trzeba będzie wbić. No właśnie. Jeszcze to skrzypanie, zobaczymy, co się dzieje. Kurwa, ty, ja nie słyszę, że coś tu zawieszenie napierdalało. Jedziemy po takich ujebach, że... Znaczy, jak się... Raz to słyszałem, jak skręciłem kołami na które? Maksa. Które? W tą stronę? Poczekaj. No chuj, skręcimy w lewo. Dobra. Nic, no maksa w prawo pierdolniemy. Ale jechałeś, czy stałeś w miejscu i ruszałeś? Stałem, bo wykręcałem akurat. Do bramy i... Więc... Zobaczymy, maglownica może nie przykręcona. No, ty no, kurwa, się nic nie dzieje. Jak drążek jest krzywy, no to się go wymieni na zbieżność na geometrię, trzeba będzie pojechać, nie? A tutaj? Właśnie był na przeglądzie ten samochód u poprzedniego właściciela jeszcze i właśnie mu to powiedzieli, że do wymiany jest, więc on mi przekazał, no i faktycznie coś tam usłyszałem raz. O, kurwa, jedynie w kurwie to skrzypanie z tyłu. No, tak jakby też. Butla od gazu była nieprzykręcona. A może? Albo wydech coś, o coś tak kurwa ociera osłonę termiczną jakąś blaszaną. Takie, no, wii, wii. Zobaczyć. To tak, to kurwa, nie ma się do czego przypierdolić. A widzę coś. O właśnie, no. Te czynniczki TPS-a. Ale to po tylu latach się baterie w nich wyładowują i chuj, takie rzeczy się dzieją. No tego nie będziemy robili. To się przy zakupie stało. Aha. No, na początku ciśnienie w opanach może sprawdzimy, czy nie? Możemy. Na początku było dobrze i to się zaczęło migać, jak jeździ. Że ubytek ciśnienia. To zaczniemy robotę od sprawdzenia ciśnienia w oponach. No to patrzyłem ostatnio, nie wiem, 2 tygodnie temu, coś takiego. Było. No. A powiedz, jak to otworzy, nie odpierdala ci, nie mogę otworzyć? Nie, normalnie, powciskałem to tak, więc... Czy tutaj nie napierdala? Nie napierdala. No kurwa, z Basią musieliśmy coś z tym zrobić, kurwa, trzyma się. A, no ma to nawigacja, jak jest nawigacja, to tu kurwa napierdala mocno o to. No ja właśnie myślałem, żeby wstawić zamiast tego radia jakąś nawigację, ale... Nie. Androidka jakiegoś? No. Jakiegoś pionera. Kurwa, patrz, ciśnienie zdrowe jak chuj. No. Właśnie też chyba miał tą magistralę już wymienianą. W nich się to nie pierdoli. Aha. No to, nie wiem, zrobiliśmy tych silników ze 100, to w 3-4 może była wypierdolona. Że ktoś po prostu siada na zimno i gaz do dechy. No to. O, to też ci dobrze kurwa działa. No, ładnie być. Kolega, tutaj mówisz, że porównanie masz do innego automatu z tego Mini. 2013 no. Rok miałeś też miniaka z 6-biegowym automatem. Tak. No i ten automat tak poszarpywał, czy na sporcie, czy na normalnym. Tak. No niekulturalnie te biegi zmieniał. DSG, jakiś był DCT, czy kurwa klasyczny? A nie wiem, co to było, chyba klasyczny raczej. Bo to jest taki... klasyczny, dajesz gazu, masz taki uścisk i masz od razu pierdolnięcie. No. Nie to, że jest sklejony, zamulony, tylko taki uścisk ma i łapie do pierdolenia no sam właśnie. Z siebie. I tutaj jak się bieg zmienia, to tak płynnie jakoś, tam było szarpnięcie zawsze. A. Czy jechałeś wolno, czy może się jakiś to... zły olej był zalany, nie wiem, czy on właśnie był jakiś zjebany ten automat, czy coś się z nim działo, ale... No dobra, może panie. Może tak miała po prostu. Odwozimy pana tutaj. Stoimy i też słyszę takie kurwa piskanie. Czekaj, przyspieszę. Tryt, tryt. Kurwa, to chyba pływak od gazu tak jakby takie dźwięki wydało, takie dziwne to. No też będę miał kontrolę jeszcze tego gazu. O, no to trzeba będzie wspomnieć. Jak będę miał 1000 km. No to fajnie, to fajnie. To im powiem najwyżej. Tak, na pewno zbieżność będziesz miał do roboty, jak siedzie prosto, kierownica jest lekko w prawo skręcona. No. I jeszcze zauważyłem, tak jak przekroczyliśmy jakieś tam 60 na godzinę, że kurwa... Szura z tyłu jakby piasty. Słyszę głos piast. Wydatki w razie co na przyszłość, możemy koła zdjąć i zobaczyć jak to tam po prostu, co nam się dzieje na tą chwilę, żeby to potwierdzić. No dobra, trzeba go zrobić, żeby był idealny.
No samochód nie tani, no to trzeba je utrzymywać w ideale, bo to cały czas tak kurwa w cenę te zetki idą, że ja pierdolę i no, turbo dziury nie mają, tylko dajesz i jedzie. Zbój, a ty tu wysiadasz. No wysiadam. Trzymaj się, dzięki za zaufanie, no, ogarniemy te wycieki, ten kolektor sący. Dobrze. I zobaczmy co tam jeszcze, paski podciągniemy. No, cześć, cześć. Cześć, cześć. Teraz jest właśnie 6 dyszek na liczniku. I tak jak się hamuje, słuchaj, takie wycie z tyłu, to może być jeszcze dyfer. No, ale to trzeba będzie sprawdzić, najlepiej tarczę wszystko pościągać i samą piastą sobie pokręci, będzie słychać przeskakiwanie jakichś kulek, nie kulek. No tak to furka, kurde, no spoko. Się wydaje. Jeszcze jedną rzecz taką powiem, bo cały czas tymi DSG jeżdżę. Tu jest klasyczny automat, ale kurwa jakoś jest tak śmiesznie, że on tak jakby potęguje moment obrotowy. W DSG to jest sklejone tak jak manual, dajesz gazu przy 2000, on z tych 2000 się musi taraskać, a tutaj na przykład jak mam 2000 obrotów, damy gazu, to będzie uścisk z 2000 do 2500 i on takiego pierdolnięcia dostaje i dużo lepiej jedzie. Ma kontrolę trakcji, ma. A jeszcze jedna ciekawostka, to jest Polift, bo ma kurwa obramówki takie jak w R-Wapie, że ma takie dechromowane pierścienie wokół zegarów. To były właśnie w R-Wapie, który miał obrotem jeszcze od 7000 obrotów, a tu w tej dziwnej Ameryce jest tak. Bardzo dużo słowa wstępu, a roboty tu jest na 2-3 godziny tak naprawdę. No, robiąc to, co tam jest umówione, a tu może jakieś inne rzeczy mogą wyjść, tak jak na przykład to huczenie z tyłu. No, to wjeżdżamy na stanowisko. I będziemy te drobne niedogodnienia poprawiać. Naprawiać. To wóz do góry. To dla Rawcia specjalne zadanie będzie zdjąć zderzak, zdjąć osłonę pod silnikiem, jak takowa występuje, ale chyba nie występuje, więc mniej będzie roboty i zobaczymy, co z tą chłodnicą się dzieje. A ja tutaj zajmuję się odmuleniem tego samochodu, w którym już wymieniliśmy rozrząd, magistralę olejową. Trzeba troszkę w deszku tutaj podziałać. No dobra, tu mamy śrubki, nasze polskie, była śruba nakrętka, to powinien być kołek taki plastikowy, wszystkie się zerwały, ale to się da nowe. Góra, Rafciu. Tu jest chyba jakby niedokręcone, z tego może cieknie. To z dwóch wsadzonych układany jeden przewodzik. O, wow, wow, ale druciarnia. Kurwa, na stabilizatorze tak cały czas leżało. O, ja pierdolę, to niedobrze. Oj, 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 oj. Leżało na stabie, cały czas tak powiem nim tarło tutaj. Dobra, zaraz to pomyślimy, co tu z tym zrobić. O Jezu, tak to nie może być. Dobra. Kurwa. Słabo, wszędzie utarło i to chłodnica, jak silnik chodzi, utarło. Ojej, dobra, trzeba zupełnie inaczej te przewody puścić. I taką chłodnicę będziemy wsadzali. Normalne kluczce, normalnie skręcane, nie będą przewody sztukowane ani nic. No i taka dużo większa będzie i w małych oporach przepływu, bo to wszystko rurą dziesiątką idzie. Tylko chłodnicę klimy trzeba będzie umyć z tego zajebanego syfilizmu. Inaczej przewody wiadomo puścimy, żeby się o nic nie obijały. Raz, czy co tu się dzieje? Jakieś tuningi dostrzegłeś, że przepustnica była szlifowana, polerowana. To z brzydkich rzeczy te śruby jakieś były takie strasznie za długie. I silikon trochę trzyma. Silikon uszczelką mieliśmy zamienić. O, można usunąć od razu podgrzewanie przepustnicy. A jest, zmostkowane jest, patrzmy. Roboty będzie. Rafałek woła. Rafałku, co tu się stanęło się? Była niby uszczeleczka. No jedna. Jedna? A jeszcze górna trzeba, pod górną część Spacera. Na drugą. A tutaj, tutaj w ogóle nawet nie było uszczelki. O kurwa. O Jezu, patrz. O fuck. Co tu się stanęło? O la 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 la. No kutas no. Dobra, trzeba to odchamić. Tona. No olej to tam będzie za odmy, nie? Zasysa sobie trochę oleju, musisz sobie zasysać. Spacerek nie nasz i wklejony. A, i tutaj trzeba pod niego dać uszczelkę, nad niego trzeba dać uszczelkę, no i te dystansiki wymienić. Czyszczonko jest. Uszczelkę przygotowałem. Stara była zjebana, trochę gwinty były pouszkadzone. A to Rafciu, gwintowałeś te gwinty, czy po prostu tak stwierdziłeś, że ich mało jest? No, tak połowy gwinta są powyciągane. Z tego i z tego, chyba w ciągu. A kolektor są cyfryzowane. O, ale nie po naszemu. Tak mało strasznie. Mało zebrane. I to chyba diaksem, a nie na frezarce. No chuj, ale ktoś tam przynajmniej próbuje. Niech, no, niech się uczą tam, kurwa. Coś samemu jak się zrobi, to jest dużo przyjemniej, niż jak się przyjdzie na gotowe. No, a później da się do poprawki i już. Żeby furkę dobrze uszczelnić, no to trzeba niestety dwa zestawy uszczeleczek zmarnować. Jak jest spacerek, no ale zaraz będzie ready. Tak się Rafcie starał, a tu pękło. No klejone była, to już właściwie mówisz, że to chciał zmienić. Klej nie wytrzymał. Tu w ogóle zaworka tego nie było, jednokierunkowego w tym.
To i tak było do wymiany i tak. No stres. Poprawione nasze podkładeczki takie teflonowe, samouszczelniające. Rafcie, wiesz dlaczego, ja wiem, dlaczego tyle oleju było w dolocie? Bo kurwa, tutaj nie było tego zaworka jednokierunkowego i zapierdalało ssało bardzo dużo oleju z pokrywy zaworów. No to zaraz zaworek będziemy wkręcali. To już wyjęty. Będzie dobrze. No i bardzo dobra robota wykonana. Gąbeczka podłożona, żeby się nie obijało. No tak było. Złożyliśmy tak jak było. Wymieniliśmy zawór w odmie. Kurde, no i co? A, do góry. Paseczki musimy podciągnąć, a to już jutro. I tą chłodniczką muszę się zająć. Wymienić ją. To już ja zrobię. A Rafciu, bardzo dziękuję za bardzo dobrą robotę. Bardzo dużo drutów było. No, trochę. No wiadomo. No i przewody teraz tak puściłem. Nie będą tutaj się obijało wiatrak. Nie będą leżały na stabilizatorze. To aż kurwa, ile wytarło już obudowy wentylatora. O, kurwa. Tam widać. By ładnie, poprawnie, politycznie było, to są przewody ósemki, co wychodzą ze skrzyni biegów. Chłodnica ma dychy. Więc taka fajna aluminiowa przejściówka. No już ją tam wbiłem, ciasno ładnie weszła. Chłodnica jest zawieszona jeszcze na amortyzatorkach. Nie może być sztywno. O, te fabryczne też są tak miękko montowane. Jedziemy, kurwa. Chłodnica ogarnięta, chłodnica klimy, żeby nie było, żeśmy oczyścili. Chemią. Odkutasiaczem. Nie odkutasiaczem, to jest kurwa. Odtłuszczaczem. Czemu nazwę wymyślić? No, przewodziki są puszczone, złączki są pierdolnięte. No jest równie jak fabryczna. Fabryczna krzywa jest taka, kurwa, do wspomagania. Mi wyszła równo na trzech tych amortyzatorkach. Będzie się to pracowało. Wstrząs nie będą tego rozkręcały. I chuj. Muszę jeszcze coś tam zobaczyć. Coś jeszcze to jest do roboty? Jest włączona klima? No jest włączona. Spyknę ją i spyknę. Cyk. Może silnik jest zimny, ale kurwa zawsze się dwa włączały. Nie, nie mam tu dwa wam. Ten stoi. Dobra, łapie. Ten się ruszy zaraz. Ten stoi. Stoją obydwa. No klima poszła, kurwa, nabił. No zaraz przyjechałem. Dobra, poczekamy. Podam raz to chodzi. Raz chodziły dwa. No, teraz dwa chodziły, kurwa. No do mnie jak facet przyjechał ciepłem, to obydwa mu chodziły. Tak było brrr, że chciał coś, wiesz, przełamać i ruszył. Który ty tak? Ten. Mhm. No muszę powiedzieć właścicielowi. No to witam jeszcze raz przy odbiorze. To jesteśmy w biurze i wpisujemy. A, przywitałeś się, ładnie przerwałem. No dobra. Fajne rzeczy, wszystko miałeś takie wpisywane. To my w sumie co my tam zrobić? Że chłodnicę oleju wymieniliśmy? Do skrzyni biegów, czy napisać wymianę oleju w skrzyni biegów? Nie wiem, możesz wymianę wpisać. Bo co to tutaj miałeś? Czy miałeś tu gdzieś zaznaczone takie coś? O, przepraszam, że tak sobie lukam. Dobra. Nad kola przód. Kurde, fajnie, fajnie, że coś takiego masz. Super sprawa. Ja właśnie sam się zdziwiłem. Dobra, to ja dopisuję coś tutaj swojego. Dobra, to będziesz miał standardowy wpis, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów. No to jeździ, cieszyć się. Kolega Gafa, chcieliśmy się pożegnać, a tak, zderzak ci ściągaliśmy, nie powiedziałeś, że tutaj masz to pęknięcie. Następnym razem to ogarniemy. No chłodnica jest nowa, świeża. Latać, jeździć, śmigać i tyle. Coś w przyszłości, a kurde, tutaj nie ma co robić, geometry trzeba będzie ustawić. Tu cię wyślę do takiego zakładu TG Auto, do nich zadzwonię na poniedziałek, się miałem z nimi mówić. I oni ci ustawią zbieżność, ja ci SMS-em napiszę instrukcję, że tylne koła zbieżnie, przednie jak chcesz, po autostradach jeździć czy po miastach. Bo jak chcesz jeździć po autostradach, to przód też trzeba ustawić zbieżnie, wtedy by samo bardzo stabilnie się prowadzi, że puszczasz kierownicę i idealnie prosto jedzie. Nie, zmienisz pas, puścisz kierownicę i idealnie samochód się prostuje. No czasami do Łodzi, więc... A na torze jakimś będziesz chciał jeździć? No raczej nie. To dobra, no to przód powiem, że ci ustawili tam na 0 albo plus 1, na tył tak plus 6, plus 6. I będzie się bardzo fajnie stabilnie prowadziło. Od tyłu wreszcie będzie cię trzymał kleju tak jak trzeba. I co tam stwierdziliśmy, olej miałeś w dyfrze 75W140, bo on hałasuje ci dyfer z tyłu. Nie piasty, tylko dyfer. Więc ktoś chciał po prostu takim bardziej tłustym olejem to wyciszyć. Więc w przyszłości będzie można wsadzić dyfer po prostu ze szperą i z właściwym olejem. A na razie jeździ tym co masz. No kurde, dopiero co kupiłeś ten samochód, pierwszy taki jego przegląd. No i gówno wyszło w tym przeglądzie, co tam, olej tylko ciekł, wymieniliśmy tą chłodnicę, a to z całej chłodnicy ciekło, nie z tych przewodów, tylko z całej chłodnicy. Jeździć, poczekać aż się rozgrzeje i dawać mu w pizdę. Na zimno go nie pało i żebyśmy się nie widzieli na jakichś naprawach silnika. No właśnie też będę chciał w przyszłości, żebyś ten soft zrobił. Dobrze. Z zagrzaniem się. Zrobimy. Obroty.
mnie przekroczyć 2000 i tak dalej. Porobimy wszystko, żeby było dobrze, a na razie poznawaj ten samochód, żeby on w garażach nie stał. No. Nie jeb na zimno, żeby żył jak najdłużej. Hej, hej. No, okay.